Hej, czy witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No, chyba wiecie czego, bo po tytule, w sumie po grze, po samym YouTubie, o co chodzi, dlaczego mnie nie było, może zacznijmy od tego. Po prostu mi się nie chciało. I tyle, polecam to niektórym youtuberom. To nie zmienia faktu, że dzisiaj wam przedstawię naprawdę dobrego moda. No i zaraz zobaczycie, na czym on polega. W sumie już nawet widzicie, to jest mod, który inspiruje się Watch Dogsem. Na czym on polega? Jak widzicie, możemy sobie na przykład, nie wiem, blokować jezdnię. Co jest po prostu genialne, jak na przykład was policja goni, czy inne takie rzeczy. No każda po prostu jezdnia ma takie rzeczy do blokowania. A my mamy telefon, tam po lewej stronie mamy też baterię, która zostaje wykorzystana, ale pewnie zapytacie się, jak ją teraz ładuję. Otóż to jest synchronizowane z YouTube'em, więc jak wydajecie łapkę w górę, no to ta bateria się szybciej regeneruje. Ale to było żałosne. No dobra, już przechodzę do normalnej, nudnej formułki. Jak się film będzie wam podobał, to zostawcie łapkę w górę. Super zabawa, śmiesznie jest. Czy na przykład, jak widzicie teraz, no to nie był zbyt dobry pomysł, bo mogę zginąć, przełączyć światła, że wszystkie światła dookoła po prostu się włączają jako zielone. Znaczy, no, mogą się włączyć jako też czerwone, ale najlepiej, najśmieszniej jest, jak się włączą zielone, bo nas wtedy przejeżdżają, tylko zapomniałem, że nie mam gadmoda. Dobra, jestem w tym samym miejscu, jakbyście się pytali, jak ta bateria na dole się właśnie ładuje, to po prostu ona się regeneruje, czyli automatycznie się nam ładuje, nie wiem, panel słoneczny czy coś. Robi się taka fala uderzeniowa. Jak wybucha dany hydrant, właśnie tworzy się taka fala, która ma ten wybuch tak jakby naszych przeciwników ogłupić, osłupić. No nie wiem jak to nazwać, no po prostu ich jakby ogłusza. O, to jest dobre słowo, po prostu ich ogłusza. No jak widzicie, to też nie jest wszystko, ponieważ możemy na przykład z tymi światłami, które tutaj mamy, możemy nawet sobie tutaj R-ką na kamerę, ponieważ każde światła mają za sobą kamerę. Bodajże to jest kamera CCTV, nie chcę mówić normalnie, ponieważ mam aparat i czasami ciężko mi mówić takie tutaj nazwy. No i mam tu nawet siebie, możemy siebie zobaczyć, możemy też w tym momencie na przykład, nie wiem, wyłączyć światło, no i widzimy nawet, co się ze mną dzieje. Ale gdy dostajemy obrażenia, mam nadzieję, że już mnie tak nie będziecie przejeżdżać. Gdy dostajemy obrażenia, automatycznie z tej kamery się wyłączają, no, tak jakbyśmy my nasłuchiwali po prostu. Jeszcze raz włączymy sobie kamerę, no i tym momencie widzicie, co tutaj się dzieje. No, wszystko wybucha, my jesteśmy tutaj i się po prostu patrzymy. Możemy nawet, nie wiem, włączyć blokadę drogową. Proszę, ktoś ucieka, no i na przykład nie może uciec. Naprawdę super to działa na policję, jeżeli zrobimy coś takiego, że właśnie jesteśmy gdzieś ukryci, no a my tutaj się bawimy takimi rzeczami, na przykład ucieczką przed policją. R-ką wychodzimy, no i tak naprawdę to było na tyle na tą część moda, ponieważ to też nie jest wszystko. Mam dla was propozycję, jedną propozycję, czy byście chcieli live'a z tego moda, ponieważ obiecałem wam kiedyś, że nagram wam godzinny film, ale troszeczkę plany się zmieniły i w sumie mogę to zrobić po prostu na live'ie. Czy nawet wódkę telefoniczną, jak ktoś pójdzie zadzwonić, a my go rozwalimy. Zaraz wam to wszystko pokażę. Chodząc do tego, co chciałem powiedzieć, chodzi mi o to, czy byście chcieli po prostu live'a. Jeżeli tak, pokażcie swoje zainteresowanie w komentarzach, nie wiem, w łapkach, w czym tam chcecie. Nawet subak, jak nie subskrybujecie. No ale nieważne, to jest wszystko od was zależne tak jakby. A my po prostu przechodzimy do dalszej prezentacji moda. No i co dalej? Żeby nie zadłużać, następną rzeczą, którą jest to. No, trochę tak dziwnie powiedziałem, trochę się tak tutaj zawijem między moim komentarzem. Jest to oczywiście custom, tak jakby koło do wybierania broni. Jest ono bodajże chyba z Watch Dogsów dwójki, nie wiem. Jedynki, przepraszam, bo dwójka jeszcze chyba nie weszła, z tego co wiem. Ale nigdy nie grałem w Watch Dogsy, więc nie wiem. W ogóle ten cały mod jest właśnie inspirowany tym hakerem. Ta osoba zadzwoniła po policję, no i gdy podjedziemy do niej bliżej, po prostu ona ucieka. Dostajemy takie kółko i mamy określony czas na ucieczkę z danego tego koła. Po prostu pewnie jak to było w tej grze. I z tego co widzicie, nie wyszedłem z kółka i namierzyły mnie bodajże, z tego co wiem, kamery. Mogliśmy tę kamerę na przykład, nie wiem, wyłączyć albo po prostu, nie wiem, rozwalić. Na przykład mamy tą kamerę i po prostu ją rozwalamy, tak, że ona wybucha i nas nie znajdą, ale jest to cięższe. Jak zrobić, żeby policja nas w ogóle nie złapała? Policja nas goni i spróbuje wykorzystać jedną rzecz, właśnie. Teraz zobaczycie, że policja będzie nas goniła i robimy blokadę. No i w tym momencie policja nie może przejechać, a my sobie na spokojnie uciekamy. Ciekawe, czy drudzy, bo widzicie, że wyszli ci policjanci, czy tamci policjanci też walną w tą blokadę. Dokładnie, walnęli, a my na spokojnie sobie uciekamy. Może to trochę jest OP, może, ale przy większej ilości gwiazdek to nam nie przeszkadza, żeby za chwilę znowu nas policja goniła. No ale dobra, uciekamy jak najbardziej, żeby, no, że ktoś się wkurzył na mnie. Uciekamy, żeby po prostu zgubić policję. No i zaraz zobaczycie, jak wygląda gubienie policji. No a gubienie policji jest bardzo, bardzo podobne, nawet praktycznie takie same jak w GTA, a oczywiście normalnym piątce. Łamy się gdzieś tutaj. I w tym momencie, dobra, CTOS, a nie CCTV. Musi ten znacznik troszeczkę tak zejść, no i w tym momencie policja nas zgubiła. Może wyłączę ten deszcz, bo to tak trochę, no niezbyt mi się podoba. Na przykład przyjechałem tego przechodnia, dobra, on się wkurzył na mnie. Nie, wyjmujemy pistolet,
to w tym momencie powinna jakaś osoba, jakaś dookoła, która ma telefon, oczywiście wszyscy są na tyle biedni, jednak on ma telefon, no i w tym momencie możemy, jak widzicie, zrobić coś takiego. Dzwonił on na 911, co oznaczało, że dzwonił na policję, no i w tym momencie zobaczcie, on ucieka i BUM! Jak można mega otoczenie wykorzystać? Te rzeczy muszą być elektryczne. No nie wiem, czy hydrant ma elektrykę jakąś, ale chyba ma, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale te rzeczy muszą być przede wszystkim elektryczne. No i gdy one są elektryczne, możemy je kontrolować. Więc naprawdę spoko. No my sobie teraz tutaj, nie wiem, włączyły blokadę, pięknie przejechaliśmy. Idealnie praktycznie. No, a oni już nam nic tutaj nie mogą zrobić. Ale to też nie wszystko. Ten moc jest tak rozbudowany, że na live'a myślę, że będzie idealny. Tylko musicie pokazać swoją chęć, pamiętajcie. Teleportujemy się w pewne miejsce. Teleportujemy się w to miejsce. A to miejsce, no to jest oczywiście parking. Ale po co tobie parking? Igor, powiedz nam, o co ci chodzi. Otóż, teleportujemy się na parking. No i w tym momencie powinny być tu, no są. Coś, to tak mało tych samochodów. Ostatnio jak tutaj byłem, to było tego pełno. No nieważne. Ale mamy nasz parking. No i co my robimy w tym parkingu? Otóż, jeżeli ktoś tędy przychodzi, możemy wykorzystać to, że samochody są dookoła, no i oczywiście pojedynczo włączyć alarm, na przykład tego, tej audiochy. Znaczy ja mówię na to Audi, ale to nie jest Audi oczywiście. No i dobra, robimy tak, mamy moda Watch Dogs, to jest Ctrl N skróty. Wchodzimy tutaj, to na sam koniec wam zostawię, albo na live'a, no dobra, już nie będę robił jak w Polsacie. Możemy tak, włączyć hack alarm, Wheels Around, polega na tym, że wszystkie samochody dookoła, jak widzicie, włączają alarm. Możemy tak kogoś wrobić, na przykład w przestępstwo, więc naprawdę spoko. Chyba nie da się samolotów, ani po prostu pojazdów powietrznych hakować. To jest ten minus, chyba się nie da, bo nie sprawdzałem tego. Więc to może być właśnie ten jedyny minus. Co nie zmienia faktu, że jedziemy troszeczkę dalej, żeby pokazać wam następną rzecz. A ta następna rzecz jest bardzo ciekawa. Znaczy w sumie w tym modzie wszystko jest ciekawe, więc... Cześć mamo, zrób mi tam samoteczkę na obiad. No, pizzę też. Tak, jestem głodny. Ja teraz studiuję, ja teraz sobie tutaj eseje piszę. Tak. A może jednak nie? Nie wiem, co tu się stało. Na przykład nawet w metrze możemy takie rzeczy rozwalić. Nie, nie byłem jeszcze w metrze, więc zejdźmy tam na dół. To wygląda w metrze, ponieważ jeszcze tutaj nie byłem. Okej, tutaj mamy o wiele więcej rzeczy do rozwalenia. Tutaj coś jest. Możemy zatrzymać metro. O to mi chodzi. Właśnie nie widziałem, czy można coś robić w metrze, ale jednak twórcy się widzą postarali. Mogę go puścić, żeby pojechał. Zobaczcie, możemy zrobić tak, żeby pojechał i możemy, żeby cofnął się. O nie, cofnął się, zobaczcie, jedzie w drugą stronę. Ale magia. Nie wiem, co to znaczy derail. Nie mam zielonego pojęcia. Okej, nieważne, metro zostawimy sobie, myślę, że na live'a. Po prostu chciałem wam pokazać, że to wszystko działa. Tymczasem teleportujemy się na górę. Teraz przejdźmy do pewnej rzeczy, która nazywa się Burnout Vehicles Around. Czyli po prostu... Na serio, czasami nie mogę przez ten aparat mówić. Ale to polega na tym, że wszystkie samochody dookoła bardziej może palą gumę. A tutaj to nie wiem, co się stało. Nieważne, ale mamy też tą opcję, która polega na przyspieszeniu wszystkich samochodów. Ci po prostu wszystkie samochody zostają przyspieszone. Nawet te, które nie mają już... silnika. Jak ja to przeżyłem? Aha, nie przeżyłem. No dobra. No tak sobie powiedziałem, to jeszcze nie jest koniec odcinka. Ostatnią rzecz, którą chciałem wam przedstawić, jest to blackout. Pokazywałem wam to w poprzednim modzie, który bazował właśnie na Watch Dogsach, ale, moi drodzy, ten blackout działa po prostu o wiele lepiej, no bo to jest o wiele lepszy mod. Dla osób, które nie widziały tamtego moda, którego wam przedstawiałem, możemy zrobić taką rzecz, czyli blackout. Ale ona całą baterię nam w telefonie tak jakby rozwala. No i w tym momencie to niezbyt widzimy rzeczy w naszym mieście, ponieważ żadne światła dookoła nie działają. Ucieczka przed policją w nocy czymś takim jest naprawdę genialne. Żeby to zobaczyć, musicie poczekać do live'a. No i w tym momencie widzicie, że to jest, widzicie, teraz to jest prawdziwy blackout, bo nawet ja nie widzę nic, a na YouTube wy to już w ogóle nic nie widzicie. No ale na tym to polega i to jest o wiele, wiele lepsze. No i co? Tak naprawdę to było na tyle. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Łapka w górę, jeżeli chcecie live'a, albo po prostu, jeżeli wam się film podobał. Mod naprawdę ciekawy, musicie przyznać, że na live'a będzie się idealnie nadawał. Chyba, nie wiem, jak macie jakieś propozycje, napiszcie w komentarzu. Trzymajcie, cześć, do następnego odcinka. No i co? Na razie. A, no i nie zapomniałbym. Znaczy, zapomniałbym, a nie zapomniałbym. Chyba, nie? Zapomniałbym. To jest jakiś śmieszny mem trzeba wkleić. Nie, no dobra, jednak nie. Siema, Eniu! Dobry młodzin! Z Afryka. Z Afryka!
Stop it. Get some help.